omówimy transport ciepła. Istnieją trzy różne mechanizmy, o których sobie opowiemy. Otóż zanim to zrobimy, przypomnijmy sobie, co to jest ciepło i co to oznacza, że układy są w kontakcie termicznym. Mówimy, że ciepło to jest forma energii, która jest transmitowana między dwoma układami pozostającymi w kontakcie termicznym, która jest to ciepło, ten transport ciepła odbywa się bez wykonywania makroskopowej pracy. A więc jeśli teraz przeanalizujemy taki prosty przykład, to będziemy mieć do czynienia właśnie z jednym z tych mechanizmów transportu ciepła. Mamy jakiś pręt, który z jednej strony jest podgrzewany, druga strona jest w temperaturze otoczenia i wiemy, że wtedy, kiedy temperatura tej po lewej stronie wzrośnie, to nastąpi transport ciepła od strony o wyższej temperaturze do strony o niższej temperaturze, czyli temperatura w pręcie będzie najwyższa po lewej stronie, niższa po prawej stronie i ten transport ciepła będzie się oczywiście odbywał tylko wtedy, kiedy będzie ta różnica temperatur. Jeśli będziemy dostatecznie długo ogrzewać ten pręt, to po jakimś czasie oczywiście nastąpi stan równowagi termicznej i będzie temperatura po lewej stronie i po prawej stronie taka sama, no to wtedy ten transport ciepła ustanie. A więc ciepło jest tutaj w tym przypadku strumieniem energii, który wynika z różnicy temperatur. I wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim mechanizmem transportu ciepła, mówimy, że mamy do czynienia z przewodnictwem cieplnym. A więc wyobraźmy sobie teraz, że mamy pewną powierzchnię, cegiełkę, przez którą będzie transportowane ciepło. I teraz załóżmy, że grubość tej cegiełki jest dx i że to jest cegła naszego domu. Z jednej strony panuje temperatura wyższa, z drugiej temperatura niższa, jak w okresie zimowym. To jest po lewej stronie pokój, po prawej stronie to, co jest na zewnątrz. No i teraz wiemy dobrze, że niestety część tej energii cieplnej zostanie przetransportowana od ciała o wyższej temperaturze, czyli z pokoju do otoczenia. Jaka będzie ilość tego ciepła? To jest bardzo interesujące zagadnienie. Każdy chce oszczędzać energię. A więc ta ilość ciepła, która jest transportowana w jednostce czasu, jest opisana za pomocą takiego wzoru. Jeśli założymy sobie, że ta ilość jest transportowana tylko na kierunku właśnie prostopadłym do przekroju poprzecznego A, oznaczonego na tym rysunku, to ta ilość będzie proporcjonalna do różnicy temperatur przypadającej na jednostkę grubości. To się nazywa grubości ścianki, tej cegły. To się nazywa gradient temperatury i tutaj ten gradient temperatury ma tylko jedną składową. Oraz jest proporcjonalne do powierzchni oczywiście tej ścianki. Współczynnikiem proporcjonalności jest współczynnik przewodnictwa cieplnego i ten współczynnik przewodnictwa cieplnego różnie wygląda dla różnych materiałów. A więc tutaj ten strumień ciepła, który jest transportowany w jednostce czasu, został zaznaczony na czerwono i ten transport odbywa się oczywiście od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej. Formalnie to równanie powinno być zapisane za pomocą takiego wzoru. Otóż, przepraszam, jest to iloczyn skalarny wektora, który charakteryzuje powierzchnię. Jest to wektor prostopadły do powierzchni, czyli na naszym rysunku prostopadły do powierzchni tej cegiełki. I gradient temperatury. Gradient temperatury to jest wektor, który jest zawsze prostopadły do takiej powierzchni, na której temperatura jest stała. Jeśli to jest tylko jeden właśnie transport ciepła w jednym kierunku, no ten gradient temperatury będzie miał tylko jedną składową, tak jak tutaj mamy zapisane. Znak minus bierze się stąd, że powierzchnia ścianki i gradient temperatury są wielkościami, które są do siebie równoległe, ale transport ciepła odbywa się w kierunku przeciwnym, aniżeli ten gradient temperatury. Bo gradient temperatury to jest wielkość, która jest skierowana od temperatury niższej do wyższej, czyli to byłby wektor skierowany w lewo, a my mamy transport ciepła też na tym samym kierunku, ale w stronę przeciwną, dlatego znak minus.
Współczynnik przewodnictwa cieplnego jest podawany w jednostkach watt na metr i stopień Celsjusza i w tabelce podałam różne takie właśnie współczynniki przewodnictwa cieplnego, które dla różnych substancji tutaj zostały pokazane. Widzimy, że te współczynniki przewodnictwa cieplnego, jeżeli idziemy od ciała stałego poprzez ciecz do gazu, to od wielkości bardzo dużej zmieniają się do wartości bardzo małej. Im większy jest współczynnik przewodnictwa cieplnego, tym oczywiście większa jest ilość tego ciepła transportowanego. I teraz ten współczynnik wskazuje również na to, jak zachowuje się, czy jaka jest budowa mikroskopowa tych różnych ciał. W ciele stałym mamy do czynienia, w szczególności jeśli to są przewodniki, to mamy do czynienia ze swobodnymi elektronami, cząstkami, które mogą być przekaźnikami energii i transport ciepła może się łatwo odbywać. Jak to jest już izolator, to wtedy mamy problem, bo nie ma tych swobodnych elektronów, a więc współczynnik przewodnictwa maleje. To samo rzecz się ma w przypadku wody i dla powietrza. Jako wyjątkowy materiał pokazałam, ile właśnie tutaj przedstawiłam również współczynnik przewodnictwa cieplnego dla diamentu. Diament jest uważany za taki materiał, który nie ma bardzo dużo swobodnych elektronów, bo to jest taki materiał półprzewodnikowy, który ma bardzo wysoką oporność. A jednak proszę zwrócić uwagę, że jego przewodnictwo cieplne jest imponująco duże, a więc jest to w niektórych warunkach bardzo pożądany materiał. Innym mechanizmem, który jest odpowiedzialny za transport ciepła, to jest zjawisko konwekcji. Zjawisko konwekcji polega na tym, że masa substancji jest przenoszona na skutek faktu, że zmienia się gęstość tej substancji. Na przykład powietrze, które jest ogrzewane, zmienia swoją objętość, jego objętość rośnie, a jak rośnie objętość, to gęstość maleje i w związku z tym cząsteczki powietrza tego ogrzanego poruszają się wyżej, zgodnie z prawem Archimedesa. A więc i wtedy, kiedy ta konwekcja odbywa się na skutek naturalny wynikający z różnicy gęstości, to wtedy mówimy o konwekcji naturalnej, natomiast wtedy, kiedy jest to obieg wymuszony, to mówimy o właśnie takiej sytuacji, że substancja jest zmuszana do ruchu. A więc równanie, które opisuje tutaj ten transport ciepła wtedy, kiedy mamy do czynienia z konwekcją, to różni się od równania transportu ciepła tym, że tutaj ta ilość ciepła doprowadzona do układu jest proporcjonalna też do ilości masy, która się przemieszcza. A więc to jest ciepło właściwe razy różnica temperatur, która jest oczywiście warunkiem koniecznym, żeby w ogóle transport nastąpił, i razy ta ilość masy, która się przemieszcza. Z konwekcją wymuszoną mamy na przykład do czynienia w naszym krwioobiegu. Krew jest właśnie, krwioobieg jest wymuszany przez pompę, jaką jest nasze serce. Ruch krwi jest wymuszany i też mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem konwekcji. Zjawisko konwekcji jest odpowiedzialne za proces podgrzewania wody w naczyniu. Otóż ogrzewana woda zmienia swoją objętość, bo woda ulega rozszerzeniu i w związku z tym, jak jej objętość rośnie, to oczywiście gęstość maleje. Jak gęstość maleje, no to zgodnie z prawem Archimedesa spodziewamy się, że te ogrzane warstwy powietrza będą się, warstwy wody, przepraszam, będą się poruszały do góry. Jak się będą poruszały do góry, to chłodniejsze będą zajmowały miejsce tych cieplejszych i one z kolei będą się ogrzewały, a więc będzie taka cyrkulacja, która doprowadzi do tego, że cała objętość wody będzie miała odpowiednią temperaturę. Oczywiście również proces ogrzewania powietrza przez kaloryfer można wyjaśnić też prądami konwekcyjnymi, tudzież szereg zjawisk atmosferycznych, które występują na naszym globie. Wreszcie ostatni rodzaj, o którym chciałam powiedzieć, to fakt, że energia cieplna jest transportowana przez falę elektromagnetyczną. Otóż tym źródłem promieniowania fali elektromagnetycznej w pobliżu Ziemi, dzięki któremu jest życie na naszej Ziemi, to jest Słońce. Tutaj jest przedstawiona fala elektromagnetyczna,
czyli taka fala, która reprezentuje to światło. E i B to są wektory pola elektrostatycznego i pola magnetycznego, które występują w tej fali, bo to jest fala, w której nie mamy drgań ośrodka, tylko drgania abstrakcyjnej wielkości fizycznych, pola elektrycznego i pola magnetycznego. No i tak jak każda fala, fala elektromagnetyczna niesie energię ze sobą i ta energia transportowana przez falę jest gdzieś absorbowana, na przykład tak jak na tym rysunku. A więc to, jak fala jest absorbowana, czy jak jest emitowane, może raczej jak jest emitowane to promieniowanie przez taki obiekt jak Słońce, opisuje prawo Stefana Boltzmana. Ilość ciepła, która jest emitowana w jednostce czasu, jest proporcjonalna do czwartej potęgi temperatury tego źródła promieniowania. Współczynnikiem proporcjonalności w tym wzorze są następujące. Pierwszy współczynnik to jest stała Stefana Boltzmana. Drugi współczynnik to jest powierzchnia emitująca. Trzeci współczynnik to jest współczynnik emisyjności, który im ciało ma bardziej parametry zbliżone do ciała doskonale czarnego, tym bliższe jest jedności. Współczynnik emisyjności dla ciała doskonale czarnego, czyli dla takiego ciała, które całe padające promieniowanie absorbuje, jest równy 1. Wszystkie rzeczywiste ciała mają współczynnik emisyjności mniejszy od jedności. Słońce, które przez przekorę bardzo dobrze opisuje się modelem ciała doskonale czarnego, o czym będziecie się Państwo dowiadywać z kursu Fizyka 2, ma współczynnik emisyjności równy 1. A więc to równanie opisuje właśnie, jak promieniowanie jest emitowane przez źródło właśnie takie, które emituje promieniowanie elektromagnetyczne, jaka jest ta ilość ciepła, która jest emitowana w jednostce czasu. No i teraz to prawo Stefana Boltzmana jest prawem, w którym ta ilość ciepła aż zależy od temperatury aż w czwartej potędze, a więc jest to bardzo istotna ilość, która jest transportowana za pomocą tej fali. My jako osoby żyjące na Ziemi bardzo jesteśmy czuli na to, czy wrażliwi na to promieniowanie elektromagnetyczne i nasza skóra jest bardzo dobrym detektorem promieniowania elektromagnetycznego. Natomiast to, co odpowiada promieniowaniu elektromagnetycznemu w zakresie widzialnym, to jest oczywiście to, co my za pomocą innego detektora, a mianowicie naszych oczu, jesteśmy w stanie postrzegać. A więc opowiedzieliśmy sobie o trzech różnych mechanizmach transportu energii cieplnej. Pierwszy mechanizm to jest transport, który polega na wykorzystaniu zjawiska przewodnictwa cieplnego. Drugi mechanizm, zjawisko konwekcji. I trzeci mechanizm to jest zjawisko polegające na emisji promieniowania elektromagnetycznego. Dziękuję bardzo za uwagę.